Jeśli chodzi o średnicę oczek, na których mielimy, jest ona tak naprawdę troszkę dowolna i tutaj można łatwo maskować ilość tłuszczu zawartego w kiełbasie, bo każda kiełbasa naprawdę musi być tłusta i każda kiełbasa jest prawie tak samo tłusta. Różni się jedynie właśnie gradacją zmielenia. I teraz jeśli na przykład ten tłuszcz zmielilibyśmy na takiej trzynastce, wtedy oczka tłuszczu byłyby dużo bardziej widoczne, ale byłoby go przecież dokładnie tyle samo. Jeśli chcesz, żeby twoja kiełbasa sprawiała wrażenie dużo bardziej chudej, ale dalej chcesz, żeby była smaczna, użyj sitka na przykład właśnie dziesiątki, ósemki, możesz zjechać nawet do szóstki albo do 4,5 mm. 4,5 mm średnicy tego oczka. Wtedy tłuszcz w kiełbasie będzie niemalże niewidoczny, a nadal będzie spełniał swoją funkcję, czyli będzie jakimś takim przewodnikiem smaku, będzie sprawiał, że ta kiełbasa nie będzie tak strasznie chuda, wiórowata, a przede wszystkim tutaj chodzi o ten smak. Kiełbasa chuda nie jest super smaczna. Tego tłuszczu musi być zawsze odpowiednia ilość. Ok, została nam jeszcze jedna klasa trzecia i znowu musimy zmienić sitko.